Witam. Cześć, witam cię, Janusz. Witam. Nowa ekipa. Nowa, czas. Nie poddałeś się. Tak się stało. Takie życie. Tak, no ja mogę się załamać. No. Dawajcie. Dawać. Dobra! Starczy. W każdym razie dalej firma działa. Tata chciałby, żebym dalej jeździł. Ty, mówią, że nie ma ludzi niezastąpionych. Marka nikt nie zastąpi. Masz rację. Nie ma kogoś takiego. Ciężko będzie tak. Ale już drugiego takiego nie będzie, nie ma co szukiwać. Takiego już nie znajdą w życiu. No. Kazik bez pytania rzucił się do pomocy w rozładunku. Jego pomoc bardzo się przyda, bo wczoraj w aucie utknęło całkiem sporo żelastwa. Dawaj na wagę! 760 kg. Do wagowego. Panie prezesie, wie pan, że to ten syn jest? No, trochę podobny. Wszyscy w branży. A jak tam ojciec? Już jest z domu, to już jest najważniejsze. No i dobrze. Więc... Pozdrowienia dla ojca. Dziękuję uprzejmie, pozdrowienia. Ode mnie też. Dziękuję. Dobra, wsiadamy panowie, jedziemy, bo to szkoda czasu. Dobra. Jedziemy po złom. Ojciec inaczej liczył, ja będę inaczej. Ty dałeś Adaś 200 z rana, to masz na 200. Ty dałeś 300, to masz tu 200, 100 ci jestem winien. Ja biorę 250, czyli jeszcze 190 też na mnie. Będziemy kosztami się dzielić na trzech i zyskami na trzech. A, no dobra, to wiecie, że to bardzo uczciwe podejście. Jedziemy teraz tutaj do warsztatu. Duży ten warsztat? Nie wiem, dostałem telefon, że złom trzeba zabrać. Tylko panowie, proszę was, ostrożnie, bo pamiętam kiedyś, jak pan Edek szybę zbił, jak byłem z tatą i z panem Edkiem w warsztacie po złom. Historia lubi się powtarzać, wiesz. No ale no nie. Te same geny ci powiem, to. No Grzesiu, wiesz, uważaj Grzesiu. Tu w prawo. Co to jest? Jezus, jakie samochody. Fajne. Gdzie w ogóle jesteśmy? Nawigacja nas tutaj doprowadziła. Człowieku. To my po to przyjechaliśmy? Chyba Grzesiu nie to nas złom.